Umieszczenie, w którym się znajdujemy, to mieszkanie Kowalczyków. Są zwykłą polską rodziną. Kowalczyk studiuje właśnie tygodniowy rozkład telewizji. Czy przeczuwa, że już za chwilę, lecz nie uznajmy faktu. Tymczasem Kowalczykowa robi na drugie. Czy przeczuwa, że już za moment, lecz nie ubiegajmy z naszym. Jest godzina 22:04. Za oknem pada deszcz. Lubię, jak gdyby nigdy nic. Nagle to zwykłe polskie popołudnie. Od strony łazienki wdziera się potworny krzyk 14-letniego syna Kowalczyków. Nie! Przerażona Kowalczykowa wypuszcza rybunkę z rąk. Krzyk powtarza się. Nie! Przerażona Kowalczykowa podnosi rybunkę. Teraz na ziemia toczą się błyskawicznie. Do pokoju biega syn Kowalczyków. A ta kończy się śmiercią. Zrozpaczona Kowalczykowa ostatecznie porzuca rybutkę. Wbiega do kuchni, gdzie strzałem z łuku odbiera sobie życie. Kowalczyk, na oczach którego odbywa się cały dramat, zdoła jeszcze doczytać niedzielne zapowiedzi do rodziny Długi, po czym doznaje szoku. Nakarmiony pies zdycha. Niepodlana palma gwięzy. Niekończone żelazko wywołuje pot. Powietrzna trąba zmusuje zbliża domu Kowalczyków. Rozpoczęta właśnie wojna nuklearna doprowadza do zagłady nuklearnej. Zderzenie z gigantycznym asteroidem powoduje pęknięcie skorupy ziemskiej. Ziemia kurczy się w zawrotnym tempie i w końcu pozostawia po sobie dymiącą dziurę. Los Kowalczyków wydaje się być przesądzony. Żaby na pewno. O tym kiedy się po latach wraz z ujawnieniem super tajnych archiwów. Jest na ziemi z powiatu na lody. Jest na ziemi nawet kurator. Rządzi ja, konserwator.
Thank you.